Jak stworzyć idealny związek zatem? Skoro destrukcją jest strach i wola, by zmieniać drugą osobę, to są takie dwie fundamentalne, negatywne, źle wpływające na związek emocje. Negatywizmy takie, no to teraz jak zrobić, że jesteśmy już w związku i teraz jak sprawić, żeby on stał się świadomy, przebudzony? I teraz w kontekście, bo teraz wielu z was, mogę się założyć, że ma z tym problem, że jedna osoba się zaczyna rozwijać, ogarniać, druga, wiesz, co ty, świadek Jehowy jesteś, wiesz, że się tam uczysz jakiegoś rozwoju duchowego. Sekta. I się zaczyna robić dysonans. I jak teraz sprawić, żeby ten związek był idealny? Wiesz co, no ja tak naprawdę daję jeden tip na dzień dobry, bo to tak samo w parach tanecznych, nie, to w ogóle są miniatury małżeństw. To są ludzie w wieku 17, 18, 20 lat, którzy są jak małżeństwo z 40-letnim stażem. Tylko nie mają dzieci, tak? Sytuacja jest bardzo podobna. Ale pracują razem, często tak, mieszkają gdzieś tam razem. Dużo czasu spędzają razem, inwestują razem, duże pieniążki, wiesz, no to jest... Cele, wizje, dokładnie, no jest to gdzieś tam... Zbliżone. Więc ja, moi drodzy, zawsze radzę, żeby, jak to Dawid mówi, nie wciskać do gardła na siłę, tylko żeby stać się tak inspirującą osobowością, żeby tą drugą osobę zarazić. I ja tak zrobiłam, z Romanem pamiętam, bo jak zaczęliśmy ze sobą w ogóle współpracować, tak to nazwę na początek, to jego mentalitet jako osobę z Rosji, z Syberii, jego pojęcie jak gdyby męskości, moje pojęcie, kim jest mężczyzna, w moim domniemaniu było tak skrajnie różne, że jak ja zaczęłam mu coś tłumaczyć, co on powinien, bo też taki miałam początek, to od razu się spotykałam z takim masywnym buntem, że ale jak ja mu w ogóle coś tłumaczę? Mam się nauczyć tańczyć, ja w ogóle nic nie umiem. I od razu była po prostu ściana, mało to był atak. I to wcale nie było dla mnie przyjemne. Ale ja sobie stwierdziłam tak, że ja lubię wyzwania. Więc nie chodziło tutaj o to, że jakakolwiek tam manipulacja. Nie, nie, nie. Ja stwierdziłam, że tak, co mam do stracenia? Mogę spróbować wznieść się na wyżyny i być tak pozytywną osobą, tak otwartą, mieć tak fajne idee i pomysły, że w każdej możliwej chwili z nim rozmawiać i może uda mi się go zarazić tymi pomysłami, tym sposobem na życie. I od czego zaczęłam? Przede wszystkim byłam bardzo otwarta na rozmowy. Kiedy tylko była możliwość, albo szliśmy gdzieś coś zjeść, albo jechaliśmy pociągiem, zawsze bardzo dużo rozmawialiśmy. I nie na zasadzie, uwaga, panie, że ja mówiłam self-talk cały czas, a w głowie miałam zamknięcie się, już się nie mogę słuchać. Tylko to było na zasadzie, że ja mu mówiłam, wiesz co, na przykład u mnie jest tak i tak, ja pewne rzeczy postrzegam tak i tak, a jak jest u ciebie? I ja naprawdę go słuchałam. Ja naprawdę słuchałam, co on ma do powiedzenia, bo ja go chciałam poznać. Ja nie chciałam poznać tak naprawdę tego, co się dzieje tutaj z przodu, co on mi pokazuje, tylko ja chciałam poznać to, co jest w środku. I w momencie, kiedy te rozmowy trwały już tak 2-3 tygodnie, ja odkryłam, że on jest fajną osobą. On stwierdził, że ja jestem fajną osobą. I w ten sposób funkcjonujemy do dnia dzisiejszego, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Nie ma tematu, którego byśmy nie przegadali. Czasami to jest o 3 nad ranem, czasami to jest o 7 nad ranem, czasami to jest o 15. Godziny są różne, ale ja postanowiłam się po pierwsze nie blokować na rozmowę, rozmawiać z nim o wszystkim, o każdym problemie, nawet najbardziej wstydliwym wtedy dla mnie. Otwarłam się, zainspirowałam jego do tego, żeby się dla mnie otworzył. I to spowodowało dobry teamwork, a z tego teamworku już było dużo łatwiej przejść w taki bardzo dobrze funkcjonujący związek. Dlatego to jest dla mnie rada numer jeden, najważniejsza, to jest konwersacja, umiejętność słuchania i mówienia. Gdzie słuchanie jest na pewno ważniejsze od samego mówienia, tak, bo ta umiejętność słuchania i wejrzenia w duszę, a nie powierzchowności. Poznania. Tak, ale to trzeba mieć ten dystans, żeby słuchać kogoś i chcieć go usłyszeć, bo dużo ludzi słucha, a to się wszystko odbija. I to jest naprawdę duży skill, żeby myślę, nauczyć się... Myślę, że przede wszystkim trzeba chcieć usłyszeć, tak, chcieć poznać. Tak, i tu jakby to musi być ta podstawa, że chcieć właśnie dojść do tego koru, a nie tylko zadaję pytanie, żeby usłyszeć to, co chcę usłyszeć. I tak chyba kobiety mają, nie? To właśnie coś mi tak właśnie tym zapachniało. No i potem wiesz, jak już jest to połączenie dusz, nazwijmy to, że jest w ogóle dialog,
no to w tym momencie łatwiej jest w ogóle siebie inspirować nawzajem, bo my ze sobą dużo rozmawiamy, dużo spędzamy czasu. Nam jest ciekawie ze sobą rozmawiać i to jest też kolejny, uważam, że ważny aspekt. Jeżeli w związku ludzie są dla siebie przyjaciółmi, to jest naprawdę duży krok, bo przyjaciele, oni się nie krzywdzą. Przyjaciele wspierają są na całe życie. Na dobre i na złe. Tak. I teraz dla mnie związek budowany na przyjaźni, top. No a ja tutaj sobie zagramy sobie grubo. I teraz powiem wam, jakie ja miałem motywy, bo ja to, co z Anią przepracowałem, to jest hit. Myśmy wszystkie możliwe, najgorsze rzeczy ja wyrządzałem Ani, gdzie i ona mi generalnie było grubo. I tak przytoczę takie, które gdzieś tam mi się fajnie zapamiętało. To, że jak ja wszedłem w ten świat rozwoju duchowego i no, te duchowe ego się we mnie odzywało, to było coś takiego, że... Byłeś mądrzejszy od papieża, tak? No, jajko od kury, nie? Ja sobie mówiłem, że dobra, to ja ci teraz pomogę. Cię naprawię. Ja cię naprawię, ja cię ogarnę. I teraz na tym pierwszym etapie, gdzie ja już rozumiałem, że można być pozytywnym, można kontrolować emocje, można sięgać po najambitniejsze cele. Ja stwierdziłem, że moją kobietę zmienię i ona musi się zmienić, ona tego potrzebuje, ona tego chce i ja to wsadzę do gardła. I to robisz dla niej, nie dla siebie. Tak. I teraz myk był taki, że ja poprzez to, że gdzieś tam byłem silną osobowością, silną, w złym tego słowa znaczeniu. Tak się czułeś. Nie odpuszczałem tak łatwo różnych tematów, to wpychałem to do gardła. I teraz to, co ja spowodowałem, to nie wzniesienie na wyżyny Ani w tamtym etapie, tylko jeszcze dobicie jej do ziemi. A słuchałeś jej? Jeszcze na... No nie. Wiesz, to nie była nawet kwestia słuchania, bo zależy kiedy Ty słuchałeś. Ty wydawałeś rozkazy bardziej. Ale to też nawet nie o to chodzi. Jak nazwijmy to, druga osoba jest nieświadoma, to ona w przypływie jednych emocji ci powie: Dawid, tak, mów mi, wspieraj mnie. Ale jak ona jest na innej wibracji, to ona ci mówi: idź, fuck you, nienawidzę cię, zejdź mi z oczu. Mm-hmm. I teraz to zależy od tego, jak ona się czuje. I teraz jak ja wiedziałem, że ona na przykład nie panuje nad swoimi emocjami, to ja mówię, no to zaraz zaczniesz nad nimi panować, nie? I już agresja. I ja wchodziłem w agresywne stany. Szarpanki, wyrzucanki za drzwi. Nie, no generalnie kosmos, nie? To, co ja wyprawiałem, to był turbo nieświadomy związek, a ja to robiłem w imię, można by rzec, rozwoju duchowego. Czyli pięknie. Chciałem stać na straży szczęścia, samokontroli, pięknych idei, terroryzując. Czyli coś takiego jak terroryści mniej więcej, nie? Że wiesz, dżihad, w imię tak. Allah Akbar i wiesz, żeby ogarnąć tych niewierzących, nie? Trochę ten klimat. No i teraz ten związek zaczął być budowany na takiej patologii, że to głowa mała, a wydawało mi się, że ja robię po to, żeby było dobrze. Czyli idea gdzieś tam w środku we mnie była niby pozytywna, tylko wykonanie było totalnie nie wiedziałem, można teraz tak, usprawiedliwimy to, ja po prostu nie wiedziałem, jak ja mam to zrobić. Troszeczkę jak nauczyciele w szkole. Ty robiłeś to na siłę, wiedziałeś, jakiś chcesz efekt końcowy, ale nie bardzo, że tak powiem, analizowałeś, jakich środków używasz. Dopuszczałeś się wszystkiego. W ogóle tego nie analizowałem, po prostu leciałem na flow, a to flow było słabe. No i doprowadzało to do traum, do kłótni, do wyzwisk, do szarpanin, do masakry. Nie? To było w ogóle absurd. No i właśnie fajną tu rzecz poruszyłeś teraz, bardzo fajną, bo ja uważam, że niesamowicie ważne jest to, żebyśmy sami względem siebie w związku nie zaniżali pewnego poziomu. Co mam na myśli? W ogóle nie dopuszczam opcji, żeby powiedzieć, przepraszam, że teraz przeklnę tutaj na wizji, wypipi z tego pokoju, bo nie chciałabym usłyszeć tego w drugą stronę. I to działa jak lustro. Jeżeli ja będę się dopuszczać tego typu ataków w stosunku do mojego partnera, to ja prędzej czy później dostanę to z powrotem. I teraz jak wielu ludzi, jak ja obserwuję masę kobiet, które mówią, on mnie poniża, on tak do mnie mówi, a potem słyszę rozmowę, ten stary pip, wiesz, znowu coś tam, a mój pip. I teraz tak. Przegadał kocioł garnkowi. Dokładnie, więc jeżeli mówimy o budowaniu związku, takiego fajnego związku, takiego związku, w którym lubimy przebywać, fajnej relacji, to przede wszystkim podnieśmy standard dla siebie samego.
Podnieśmy, wiesz, kwestię tego, jak my komunikujemy, jakich my słów używamy. I jeżeli to się nie zmieni, no to będzie ping-pong cały czas, czy tenis, bo to jest bardziej tak, twoja działka. To będzie... Ale widzisz, i tu mnie spotkała pułapka, bo ja miałem wysokie standardy, ja chciałem, żeby wszystko było idealnie i stałem na straży jako terrorysta, żeby było idealnie. I teraz... Ale ja poruszyłam teraz kwestię tego, że dobrze, słownie, ale to nie musi być słownie, to może być też emocjonalnie, to może też być złoszczenie się, to może być, wiesz, popadanie wściekłość, zamykanie się w kokon, bo ja się czuję tak źle, ale czemu się czujesz źle? Nie powiem ci, czemu się źle. Zduszone. Nie będę z tobą rozmawiać, tak? Czyli to są wszystkie te rzeczy, które powodują, że to narasta w tobie i mało tego... To się udziela partnerowi. Bo to wisi w powietrzu. Tak jak ja przed chwilą mówiłam o pozytywnym inspirowaniu i słuchaniu, super, to teraz zobacz, większość ludzi w swoich związkach inspiruje się negatywnie. Aha. Po prostu pokazują, jak nie chcą być traktowani, ale cały czas powielają te same negatywne wzorce. Unoszą się gniewem, wiesz, fochy strzelają, ciche dni. Super popularny akt, no. Nie? Czemu ze sobą nie rozmawiać? Nie, mamy ciche dni, ale wszystko dobrze? Tak, tak, wiesz, przejdzie, 5 dni przejdzie. I to jest normalne w społeczeństwie, że ty ze swoim facetem czy kobietą nie rozmawiasz przez 5 dni. Ja cię kręcę, rozumiesz? On by mógł tam samobója strzelić, a ty już słuchaj, a to nie moja wina, ciche dni. To jest niesamowite. I dla mnie to jest zaniżanie, wiesz, tych norm względem siebie, bo ja uważam, że trzeba zaczynać od siebie, jak to jest w całym rozwoju, więc to jest na... Od razu. Już można wcielać, nie? To powoli będzie sobie tam... Mało powoli. No i teraz jeszcze powiem, odpowiadając na pytanie, jak stworzyć związek idealny, no to właśnie trzeba wrócić z tej drugiej osoby, sobie uświadomić, że wow, to ja jestem poryty, bo ja chciałem zmienić tą drugą osobę, ja oczekiwałem od niej, ja ją terroryzowałem, ja się bałem o nią, że ona zrobi to, że ona zrobi... Wszystko było we mnie. Jak to człowiek sobie zaczyna uświadamiać, że to na zasadzie lustra, to nie jest tak, że ty opisujesz tą drugą osobę, jaka ona jest, tylko ty poprzez swoje emocje opisujesz, jaka ona jest. Tak. To jak ja sobie to uświadomiłem i już wszedłem, no bo ja cały czas się rozwijałem i cały czas kiełkowałem. Coraz to człowiek był mądrzejszy, trwało to wiele lat, ale gdzieś tam się ogarnęło. I dopiero jak całkowicie zaakceptowałem Anię jako osobnego człowieka, który ma swoją wolność, swój czas na rozwój, swój czas na wzrastanie. Swoje ego, swoje... Tak, ja, swoje doświadczenia, tak. Swoje, że on, to nie jest tak, że ktoś coś przepracuje tak, bo ja chcę tą drugą osobę zmienić. Mhm. Nie. Jak ja zrozumiałem, że ona jest kompletna i idealna, taka jaka jest i uszanowałem to w 100%, moje postrzeganie i relacja zmieniła się drastycznie. I teraz to jest teraz, kochani, najzabawniejsze. Jak ja odpuściłem Ani, to ona zaczęła wzrastać. Ona pokonała wstyd, pokonała strach, weszła sama do sieci, zaczyna realizować się w pasjach. Jak ja to chciałem wsadzić jej do gardła, że ja ci zrobię, pokażę, że ty się nauczysz zaraz, to w ogóle nie działało. W ogóle. Opór rósł jeszcze bardziej. Czyli tak jak jest w Hawkinsie. No im czegoś my bardziej chcemy przeforsować, to opór rośnie, a nie maleje. Mm-hmm. I teraz jak ja odpuściłem i wszedłem na akceptację, bo to był pierwszy etap, i po prostu zaakceptowałem ją na maksa, to nagle zaczęła wzrastać. Odżyła. Czyli po prostu jakbym ściągnął jej z gardła sznur czy tam uścisk i ona... jak już mogła zacząć oddychać w swobodzie, to zaczęła się wyzwalać, zaczęła wzrastać, zaczęła kwitnąć jako kobieta, bo ja w końcu swoje egoistyczne pragnienia, oczekiwania, żądze, zdjąłem z niej ten uścisk. I teraz ile osób właśnie tak wobec siebie działa na różnych płaszczyznach, ograniczając się na różne sposoby. I tłumaczą, że chcą dobrze. Tak. To jest najpiękniejsze. No. Allah Akbar! Oni też są dobrze. Tam też jest dobra idea w tym wszystkim. Sobie tak to poukładali na logikę, że oni dobrze robią. I tak samo my sobie układamy na logikę, że wiesz, ja cię uchronię, to ty nie będziesz z tym kolegą nigdzie wychodzić, nie? Nic, że jesteście best friendami. Co mnie to obchodzi? Ja ci pomogę, tak, nie? Tak. Ja chcę dobrze. No i też fajne słowo tutaj użyłeś, moim zdaniem. Dosyć istotna sprawa odnośnie tworzenia związku takiego strong, good one,
to jest idea. Idea w sensie, że nie wierzcie we wszystkie idee, które macie wrąbane z automatu w wasz czerep i wiecie, że wy musicie wedle tych idei kierować się w swoim związku, bo to tak naprawdę związek to jest tu i teraz. To jest ta chwila, ten moment. I jeżeli ktoś mi mówi, że ja muszę mieć, bo ja nie jestem jeszcze żoną, nie mam męża, i że to mnie niesamowicie uszczęśliwi, to ja naprawdę mam wyrąbane na to, co ktoś mówi, bo ślub w moim wydaniu nic nie zmieni. I jeżeli ja bym się teraz podpięła do tego ślubu, bo jest taki wymóg społeczny, że ja powinnam już być żoną, bo mam 31 lat, więc zaraz będę starą panną, prawda? A pan szczęśliwy związek w bieli do kościoła w 31-32 lata. Nie? Ale to są pewne stereotypy zakorzenione w nas i tych stereotypów jest masę. Jak zaczniecie wedle tych stereotypów budować wasz związek, a bardzo często tak się dzieje podświadomie, kiedy ludzie tego nie kontrolują, nie wiedzą o tym, tych wgranych, wiecie, filmów, idei właśnie, ideologii nawet bym to powiedziała, no to w tym momencie już jesteście przegrani na dzień dobry. I jakbyście mieli niesamowicie pozytywne, dobre fundamenty, intencje budowania, pary takiej, naprawdę przyszłościowej, no to nie pójdzie, bo te automaty was będą rozwalać na każdym pojedynczym aspekcie. Więc please, odseparujcie się od tych wszystkich dogmatów związku przekazywanych z dziada pradziada. Żyjcie chwilą, czujcie, co wam jest potrzebne, dużo ze sobą rozmawiajcie i zaczynajcie tworzyć związek od siebie, od ja.